Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kolejnym przydatnym skrypcie, który może Wam ułatwić życie w niektórych sytuacjach. Stworzył go Dave McKenzie, a pobrać możecie no, z tej strony www.daveandgoliath.com. I jest to zakładka gdzieś scripts i można popatrzeć jakie ma, ponieważ nie jest to jedyny skrypt, który on stworzył. Ma jeszcze kilka przydatnych. Więc w każdym razie teraz chciałbym pokazać skrypt do wyświetlania tekstur. To trochę zmniejsze. OK. A co on takiego robi? Jest dość prosty. Znaczy prosto ma zasadę działania. Po prostu pokazuje tekstury diffuse albo bump, reflection, w zależności od tego, co sobie wybierzemy w naszym viewporcie. Czyli mam książki. Turn them off. I nic się nie dzieje. OK. Nie wiem, jakoś nie załapało za pierwszym razem. Widzicie, turn them off działa. Turn them on też działa. Kiedy Wam się to może przydać? Na przykład w sytuacji, kiedy macie dużo obiektów, dużo tekstur, na przykład w dużej rozdzielczości, one jednak wpływają trochę na to, jak nasza scena płynnie chodzi. Kiedy jest sporo tekstur, to jest to naprawdę odczuwalne i wtedy na przykład w takiej sytuacji moglibyśmy sobie zaznaczyć wszystko i klikniemy sobie turn them off. I widzicie, wszystkie tekstury zostały włączone. No, prawie drzwi się te nie wyłączyły. Nie wiem, czy dlatego, że ich nie zaznaczyłem. No, coś nie chcę załapać. Możliwe, że czasami chyba nie do końca działa, albo może nie działa w sytuacji, kiedy jest multi-step object, ale w innych sytuacjach, jak widzicie, działa dobrze. Zobaczymy, czy coś dała nam to w tym wypadku. No, mi chodzi około w tym momencie około 65 klatek, 70. No, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, jeśli włączymy wszystkie tekstury. No, widzicie, teraz chodzi już około 30, więc jest spora różnica. Znaczy ogólnie i tak chodzi płynnie. Jednak jeśli by było tutaj jeszcze ich dwa razy więcej, to byłoby z 15 klatek na sekundę. Wtedy byłoby już to odczuwalne. I też bardzo się to przydaje przy książkach. Bo właśnie książki mogą stanowić czasami problem, ponieważ po prostu jest ich dużo, dużo tekstur i może to spowolnić. Wtedy możemy sobie je włączyć i wyłączyć. Dobra. Jeszcze tutaj spróbujemy. A, tutaj akurat są standardowe materiały, ponieważ jest to import sceny SketchUpa. Więc tutaj pewnie nie ma żadnego bumpa i nic. Ja też sobie daruję pokazywanie. W każdym razie tutaj możecie sobie przełączyć diffuse, bump, reflection. No i chyba byłoby to tyle. Jeśli się Wam to czegoś przyda, to łapka w górę i pozdrawiam.